Przede wszystkim znowu ponio 7. Dzisiaj gonimy szalonego łowcę. A, przywal mocniej ścianą. To ich nauczy. A, możemy mu pomóc? Przeszukać rzeczy dookoła? Mińsk? Wszystko ok? My friend, from our brief sharing of skulls, I know you have faced many strange beings, but none like this. Whatever happens, show no fear and stay your hand. Trust in Minsk. Gdybym nie wiedział, o co chodzi, to pewnie bym nie wiedział, o co chodzi, ale wiem, o co chodzi. Ufam ci, tak sądzę. Minsk finds that the less thinking he does, the easier the trusting comes. Słowa prawdziwego mędrca. Albo głupca. Wait! You gaze into Minsk's soul and see his foul crimes. You smell the stench of evil upon him. Pointy claws primed, ready to scratch out his eyes. I am sorry, my friend. I am at the mercy of your faultless justice. Now, if you must burrow through my blackened heart, I am ready. No? You are certain? Such boundless compassion. You are all heart and whiskers and cute little nose. You are right, of course. There is still much evil for Boo and Minz to stamp out. But we need not fight it alone. I have a new face to show you. But it is not a villainous one for the clawing, understand? You, this is Boo. Oh. Meet you. Jeszcze nigdy w życiu nie widziałem animowanego Boo. To wielki honor. No, it is a hamster. A miniature giant space hamster. Fear not, you will learn the difference in time. Those villains locked Boo away, lest his righteous gaze cause their tadpole to flee in terror. Now we are together again. All will be exactly as... Boo, why do you use such language? Once more, my hamster proves himself my greater half. And makes the path clear when my mind is fuzzier than his tiny bottom. He says we will join with you and cleanse Baldur's Gate of evil together. Wszyscy jesteśmy bohatery! Ty i Bu i ja! To będzie dla mnie honor, ruszajmy! You have a great many companions already. There is no room for little Boo, or slightly larger Minsk. Może w takim razie zaczekasz na mnie w obozie, mam kilka spraw do załatwienia. Boo and I are most adept in the doing of things, but as you wish. To camp then! For his heroics here today, Boo has earned the most vigorous of back scratchings. Czemu musieli wziąć Miska do drużyny na jakiś czas? Myślę, że to nie będzie zbyt długi czas, ale na pewno jakiś czas. Ale co my tu mamy? Trochę zapasów obozowych mogą się nam przydać.
ponieważ ostatnio dosyć często obozujemy. Miecz dwuręczny. Więcej wina. Dobra, poszperajmy jeszcze tutaj. Domyślam się, że ta zdradziecka kupczyni, która nam czmychnęła podczas walki, zabrała nasze złoto. Więc... myślę, że będziemy musieli ją gonić. Rzepa. A humble turnip preserved by drying. Rzepa, powiadasz. What a hammer. Looks like it has a history too. Dla niziołka? Zużyty, ale nadal funkcjonalny młot bojowy. Rozmiarowo dla niesiołka. Okej, nie mam najmniejszego pojęcia, co to ma oznaczać. Wiem, co oznacza rzepa, ale rzepa bardziej kojarzy mi się z gnomami, a nie z niesiołkami. Dobra, wiesz co? Weź... Nadal masz tą swoją maczugę, tak? Adamantytową. Użyj jej. Dobra, tak lepiej. A coś tu mamy? Nie. Chyba skrypt się zaciął i domyślam się, że to Mińsk miał zniszczyć. Let's get going. Para skrzydeł. A wood carving of a pair of wings. Like an eagle's, but longer somehow. Okej. Okay. Zdecydowanie wygląda na jakąś zagadkę już. Gorgeous mail on that fist. Pękana drewniana maska. Nie możemy jej zabrać. Aren't you a sight for sore eyes? No sorry, przez przypadek na ciebie kliknąłem. Jaheiro, masz coś do powiedzenia? I think you might have made a terrible, terrible mistake. Huh? Chasing rumor halfway around the city and back. Crossing the guild. Wading through filth. Defying the one creature upon whom your very life depends. All for a madman and his rodent. The absolute threatens thousands. The entire coast. And still you risked much to help one man. I should berate you. But... I can only say thank you. Your reasons were your own. But whether you meant for it or not, your fight is our fight, huh? Both of us. To the very end. Co możemy jej powiedzieć? Mińsk będzie atutem, jestem tego pewien. He's an ass. I can make no promises beyond that. But even so, lead the way. We're yours to command. Dobra. Czy coś inni... Czy inni ludzie mają jeszcze coś do powiedzenia na temat Mińska? Minsk is being tricked. By the hells, we've got to rip him away from that shapeshifter. No już to zrobiliśmy przed chwilą, Will. Let's talk. Nic więcej. Did you want something? If not, I'm perfectly happy to just gaze upon you a while. A patrz sobie ile chcesz, serduszko. Przyjemność po mojej stronie. Dobra, przeszukajmy. Przeszukajmy tą miejscówkę. Seria rysunków kończonych w różnym stopniu, każdy kolejny jest bardziej szczegółowy. Nic ciekawego. Złocona skrzynia. Nie jest tyle złota, ile szukaliśmy. Też nie jest tyle złota, ile szukaliśmy. Trochę kosztowności.
Chata w ruchu. Mało warta. Nie będę jej brał. Dobra. To jest skrzynka. Swój kręgu śmierci. I to tyle. Iska mleka. Zapasy. Dobra. Cały kurczak. Tu nic. Czy tutaj coś mamy? Nic ciekawego wygląda na to. Dobra, zbadajmy zwłoki denatów. Ten sztylet, który już wcześniej widzieliśmy. Pseudo Jaheira. List od Orin. Czaszka Lorda Kamienia emanuje pustką, której nie jest w stanie wypełnić sama Kianka. Przyjmij postać par chatej starej wiedźmy, wypełni jego myśl dziwnymi przygodami, aby uśmiechał się słodko, kiedy morduje na naszych usługach. Nie masz się zmiażdżyć gryzonia, jeśli jego piski powstrzymają Lorda Kamienia, to zostaw to mnie. Abyśmy mogli przygotować dla wielkiego Harosa jego ostatni posiłek, kiedy już wypełni swoje zadanie. Orin. Okej. Przynajmniej już wiemy, kto manipulował Miska. Naprawdę głos? Szkic numer 2. Wszyscy zamaskowani wiedzą, że zyskałaś aprobatę Orin w grozie, a zajęcie się wściekłymi proszechitami to ważne zadanie. Jednak to całe podszywanie się pod Jaheira namieszało ci w tym pustym łbie. Nie przestajesz nawet wtedy, kiedy Lord Kamień śpi. Co więcej, czy udajesz szefową, czy nie? Nie musisz nas tak lekceważyć podczas wydawania rozkazów. To twoja harfiarska fucha nie będzie trwać wiecznie. A jak się skończy, znów będziesz po prostu szalerem. Lepiej bądźmy przyjaciółmi. Nic. Przysmaki dla chichota. Przypominaj, już prawie skończyły nam się te koboldzkie przysmaki, które tak uwielbia chichot. Powiem mu w starym kolejnym polowaniu na koboldy w kanałach. Nie spotkaliśmy na żadnego kobolda poza jednego ma. Poza tym jednym martwym. Więc nie wiem, o czym on mówi. Szpony Neogi? Dużo jedzenka. Pomarańczowy barwnik. Dobra, tak jak się spodziewałem, po złocie nici. Pójdźmy tą... Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj. Pójdziemy tą drabiną i zobaczymy, czy uda nam się dogonić tą uciekającą kupczynię. Trochę zajęło nam tutaj czasu tej rzeczy, więc gdyby ta gra była realistyczna, nazwijmy to, to kupczynia byłaby już dawno gdzieś, nie wiadomo gdzie. Ale nasz póki co jedyny trop, więc gońmy ją.
Lepiej tego nie zawalić. Wybuch tej miny spaliłby nas żywcem. Może nie dosłownie, ale na pewno nie byłoby to miłe. Dobra. Stryk. Okej. Dobra, no zobaczmy. Co jeżeli naciśniemy obie płyty na raz? Tak jakby nic się nie działo. Is that blood? No. Never mind. Very well. Amazing how the city can seem almost peaceful at times, knowing all that goes on out there. Dobra. Można się domyślić. Nika nie ma już jej. Można się domyśleć. Tak, już zbiegła. Nie wiadomo gdzie. Pytajmy się, czy tych ludzi, czy może coś widzieli. Beautiful day, isn't it? Do make the most of it. You never know how many you've got left. There's no cure for a broken heart. But a bit of sunlight and fresh air helps. Sometimes. Nie okazali się w żaden sposób pomocni. Dobra, więc domyślam się, że ona pobiegła może gdzieś do Orin? Ciężko powiedzieć. Dobra. Pozwiedzajmy ten kawałek miasta. No, jeszcze nie byliśmy. I zastanawiam się, co robić w następnej kolejności. Myślę, że fajnie byłoby zrobić zadanie dla serduszka. Welcome to Lady Janeth's celebration of the arts. Kim jest Lady Janeth? Lady Janeth is a dedicated patron of the arts. She doesn't care for status or wealth, human or dragonborn. If you have talent, she'll nurture it. Today's event is a public showing of many fine pieces she has commissioned. Także jesteś artystą? Decidedly not. I have more to do with dust brushes than paint brushes. I am Lady Janeth's butler. Dobra. W sumie, skoro już tu jesteśmy. She should have married my cousin, as I suggested. He has. Enjoy the party, sir. Now that would be a party. Kompletnie nie wiem, po co mielibyśmy tu być, ale co mnie tam. Tam jest ta Lady Janeth, gdybyśmy chcieli z nią porozmawiać. Pokręćmy się po ulicy. The great art dealer Vlemin. I love your work. You must be here incognito, scouting new talent. Fear not, your secret's safe with me. Don't you know not to interrupt your betters? Oh. To za wredota. Pani ma na pewno dużo. Wandered into a forbidden area. You sense it might be time to leave. Pani ma zdecydowanie dużo. Obrazów. Ja, czy możemy do niej pójść?
Chyba nie tędy. Cursed to put my hands on everything. Peasant! That's rich coming from you. Or rather, it isn't. That's it! Outside! We settle this as gentlemen! If we must. Ciekawe. Dobra, moment, jeżeli kliknę tutaj. Idę tędy. Wiecie co? Pójdźmy za tymi gośćmi. Ciekawi mnie, czy rzeczywiście to rozwiążą na zewnątrz. Na tym zewnątrz. You're making a big mistake, Garan. This ends only one way. Will you pay me back? Say you'll return the money, and we can both leave alive. I simply don't have it. You see, I spent it on a real painting. Oh, you've mocked me enough, Delwyn. We begin in 3, 2. My laundress had better get this blood out. Gratulacje. Garan should have left it alone. He never did know when to accept defeat. Biorąc pod uwagę, znaczy, zobaczmy, jaki mieli. Używa atak główną ręką. Nie trafia. To jest ataku 7. Czyli co, nie miałeś żadnej bonusów? Nie mogę przeczytać, ile ten miał bonusu. Myślę, że pewnie było 50-50 szans, który wygrał. Nie, żeby to miało jakieś znaczenie chyba. Dobra, pójdźmy do tej Lady Janeth. Jeżeli ktoś tu jest warty do porozmawiania, to pewnie ona. A new face. How wonderful. Always good to see fresh interest in the arts. Please, enjoy the day. Just don't touch anything. Tak, zbliżenie na naszą brudną, zaplamioną twarz i proszę, nie dotykaj niczego. Może wolno mi będzie kupić z pani prywatnej kolekcji? Ah, you're a fellow collector. I see no harm in that. I have a few pieces gathering dust. Ja, możemy coś kupić, ale nie wiem po co. W ogóle nie wiem po co tu jesteśmy, więc pójdźmy sobie. Dobra. Wiecie co? Udajmy się do obozu i zobaczmy, czy Mick ma coś z nami do powiedzenia. Taki co, jeszcze mamy chyba dużo ten. Więc nie będę jeszcze robił odpoczynku. Ale pogadajmy z ludźmi. No, ale spotkaliśmy Arabelę. Nie kazała cię pozdrowić. Of all the places I expected would find this Minsk, crawling from the broken jaws of a mimic wasn't high on my list. What's life without a few surprises, eh? Yeah. What's on your mind? Dobra. Wszystko można się spodziewać we wszelkich okolicznościach. Jakiś spartański namiot. Zobaczcie, że Jaheira nawet ma całkiem ładny. Nasi towarzysze to już w ogóle to są, można by nazwać praktycznie, że to są wille, a Minsk
garść patyków. Fine lodgings you have found, my friend. Who is already in negotiations with the guardian spirits of this place. In Baldur's Gate, they are likely to be rat-formed and eager to charge rent. But Boo shall secure safe slumber for all. Now, what do you need of Minsk? Jak dobrze, że cię mamy, Minsko. A ty nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak duch strażniczy. Pamiętasz, po co miałem się spotkać z Zentariami? So dark an alliance sealed with Sentish contracts, cultish vows, and a dragon's shining horde. You think Minsk could forget? You are correct. I have no idea what any of that was about. But we shall simply... Gah! Boo! Why do you gnaw at my soft parts? I am trying to... Once again, in smaller words? I see. This truth you seek. Boo believes that Minsk is knowing more than Minsk knows. But it is a difficult thing. There are memories of this time that Minsk does not remember. And Boo suggests that, just as he helps with tricksome itches in awkward places, you must reach what Minsk cannot. The parasite. You can use it to tickle free whatever truth you seek. Nie wiem, czy jesteśmy gotowi na taką... wyprawę w nieznane. Wydajesz się wahać. The worm has already whipped me around the city like a slack-backed pony. I have no wish to saddle myself a second time. But if it cannot be Boo who pops inside my skull for a rummage, then I trust you. Or Jahira, but she is currently possessed of an empty head. W pewnym sensie tak. Dobra. Skoro nas zachęca, zobaczmy. Your face, the Stone Lord's face, mirrored in bloodied steel. In the heat of burning buildings, you hold your blade high above pale, frightened faces. No, that is not right. I slew only monsters. The voice said that they were monsters. A whisper, the Absolute's voice. Twisting the petty guild thieves before you into snarling savage beasts, feeding on the weak of your city. The guild. The Stone Lord hunted them, peeled away their rotten ranks one by one to lay bare their corrupt heart. Nine fingers keen. That is what the Absolute bought Black Zentis Steel to do. To kill the Guildmaster. Załóżmy, że Zentariowie obalą gildię. Co wtedy? Co będzie miał z tego kult? Albo musimy dotrzeć do gildii, zanim bitwa się skończy. Until Minsk arrives, the battle has not even begun. Whatever strangeness you believe you saw, there is only one simple truth in Minsk's mind. The cult is evil. The guild is evil. And Minsk fights evil. If you cannot believe his words, then watch his doings. We will foil the Zentish plot, and then we will show Nine Fingers the five fingers of Minsk. Yes? Albo jeden palec. A dziewięciopalca w sumie wyznaczała nagrodę za twoją głowę. It is only justice, then, that we put a boot upon hers. Dobra, spodobało mi się to, co Minsk do nas powiedział. Will?
Gdzie jesteś? Masz coś ważnego w ekwipunku? Jakiś klucz. Podzielisz się nim. Poza tym... Chyba nie masz zbyt nic ważnego. Daj nam ten płaszcz, wszelki wypadek. Złoto też sobie wezmę. A może posępną weźmie. Dobra, Will. No one stop me yet. Let's talk. Are you sure? Poczekaj tutaj. The blade stand and just wonder if the gods are watching me. Minsk idzie z nami. You come to speak of the last time Minsk stood watch? The snoring, it was Boo. Chodź ze mną. Minsk shall be your shadow, as Boo is his. Dobra, to niestety oznacza, że musimy teraz zająć się awansowaniem Mińska. Oczywiście, że my... Co ciekawe, nie masz żadnej podklasy, ale masz styl walki. Masz albo walkę dwiema brońmi, pechtunek, w ręce broń białą, która nie jest dwuręczna lub półtora ręczna. Czyli walka jedną bronią. To wygląda jak miecz dwuręczny, co byś teraz miał. Albo defensywa. Weźmy walkę dwiema brońmi. Czary. Już na drugim poziomie masz czary. Ciekawe. Dłuższy skok. W sumie to może nam się nawet przydać. Weźmy dłuższy skok. Leczenie ran, czemu by nie? Dobra, w końcu masz podklasę. Myśliwi polują na najniebezpieczniejsze stworzenia Faerunu, od starożytnych smoków po nieprzemyślone hordy nieumarłych i ze wszystkimi doskonale sobie radzą w walce. Władca zwierząt sprzymierza się z dzikimi zwierzętami, ich rozumna więź rozwija się w walce poza nią. Towarzysz łowcy. Zdobycz myśliwego, okej. Okay. Raz na turę twoja broń zdaje dodatkowe 1-8 rany cel, posiada maksimum swoich... Nie posiada maksimum sobie swoich, okej. Okay. Zabójcza od olbrzymów. Ogromca hordy. To brzmi jak coś, co bardziej nadaje się do walki. Odtropiciel mroku. Coś ze skradaniem się. Ukrycie się. Przebranie się. Nie. Dobra. Już myśliłem. Co chcemy ci dać? Przyjaciel zwierząt. Znak łowcy. Dobra, więc tak. To brzmi spoko, jak coś, co się przyda na każdą okazję. Jeżeli zakłuje cię duża lub jeszcze większa istota, możesz użyć reakcji, aby prowadzić atak wręcz. To jest bardziej sytuacyjne. To też jest całkiem fajne. Weź na siebie cel. Nie, od obszarówek mamy Jaheira. Weź to. Dobra. Mm-hmm.
Wiesz co, na razie cię zostawimy. Dalsze awanse. Ponieważ musimy zobaczyć, co ci możemy dać z broni. Ponieważ masz... masz małą siłę. Misk był zawsze znany z tego, że jest ohydnie silny. A więc to oznacza, że chcielibyśmy ci dać jakąś broń. Znowu... finezyjną. Mam oczywiście trochę sztyletów. Ale nie za dużo. Większość broni jednoręcznych ma will finezyjnych. Co ty właściwie masz? Masz po prostu miecz długi. Dobra, teraz póki co nie mam dostępu do jego ekwipunku, ale... możemy dać ci może jakiś atut, który ci pozwiększa siłę? Wtedy twoja zręczność trochę może się zmarnować. Musimy powyciągać jakieś krótkie miecze skądś. Miecz cesarza? Skąd ja to wziąłem? Nie wiem. Ciekawe, że nie można dwóch długich mieczy założyć. A, ani nawet nie można dodać sztyletu. Czy to chodzi, że broń półtora ręczna nie może być używana? Tak, musi być... jeżeli chcemy walczyć dwiema broniami, musimy mieć dwie lekkie bronie. Okej. W takim razie awansowanie twojej siły nie ma najmniejszego sensu. Powinniśmy jechać dalej w zręczność i odebrać jakąś broń Willowi, żeby ci dać. Dobra. Zobaczmy. A właśnie, jak z tym, jak z twoimi pancerzami? Mińsk ma biegłość lekkie i średnie. Ale nie chcemy ograniczać twojego bonusu do zręczności jednocześnie. Więc nie chcemy jechać w ciężkie pancerze, tylko jechać w lekkich. Czy mam jeszcze jakieś lekkie pancerze przydatne? Will chyba miał tą swoją szatę. Czy będziemy musieli go ograbić z przedmiotów? Dobra, a na razie zwiększmy ci cechę. O, nagle teraz masz dużą mądrość. Nie wiem dlaczego.
Wyjęcie ci kijanki zwiększyło ci mądrość? Nie ma sensu. Dobra, możemy ci dać jeszcze jeden punkt do kondycji. Dobra. Dodatkowy atak, fajnie. Komórki czarów. Dodatkowy czar. Korowa skóra ci się przyda. Chociaż to wymaga koncentracji. Ulubiony wróg. Dobra. Co tutaj możemy dać? Jesteś ekspertem w poruszaniu się po mniej wytwornych częściach mięsa. Skojarz biegłość, umiejętności, zwinne dłonie. Skojarz odporność na zimno. Skojarz odporność na ogień. Odporność na truciznę. Damy ci odporność na zimno. Bo tak. Ulubiony wrok. Już masz pogromca magów. Zdobywasz biegłość w historii, ciężkim pancerzu? Nie. Biegłość w religii oraz święty płomień. Sztuczka, mech. Biegłość wiedzy tajemnej, ochrona przed dobrem i złem. Zdobywasz biegłość w śledztwie istoty, które trafisz pętającym uderzeniem. Utrzymuje utrudnienie w rzutach obronnych. Mińsk. Biegłość wieca tajemna. Dobra, dajmy ci łowca nagród. Bo nie wiem. Nie wiem. Czary. Co jeszcze możemy ci dać? Pętające uderzenie. Masz bonus do tego, więc naucz się tego. Taktyka obronna, ok. Przeciwnicy mają utrudnienie w atakach okazyjnych przeciwko tobie. Twoja niezłomna determinacja daje ci ułatwienie w rzutach obronnych przeciwko przerażeniu. Gdy przeciwnik cię zaatakuje, otrzymuje karę minus 4 dodatkowych testów ataku przeciwko tobie do początku swojej następnej tury. Niech będzie. Lekki krok. Trudny teren nie jest w stanie cię spowolnić. Dobra. Czy masz tak samo ten talent obu ręczny? Możesz walczyć z dwiema brońmi nawet wtedy, gdy używana broń jest lekka. O, o to nam chodzi. Gdy w każdej ręce dzierżysz po jednej broni białej, otrzymasz premię plus 1 do klasy pancerza. Dobra. Czy to oznacza, że... że to już masz? Momencik. Okej, okay, nie, ty masz coś innego. Twój atak z broni ma modyfikator z cechy. Dobra, więc mimo wszystko nadal się może przydać ten drugi atut.
Gdzie to było? Gdzie to było? Oburęczny. Dokładnie. Czar trzeciego poziomu. Ognia zaporowego, to już widzieliśmy. Piorunostrzał. Ochrona przed energią. Nic ciekawego nie masz. To może się przydać. Skup esencję swojej broni w niszczycielskim salwie o szerokim zasięgu. Dobra. Ukrycie widoku. Stapiasz się z otoczeniem, zyskując niewidzialność, dopóki pozostajesz w bezruchu. Dobra, ulubiony wróg. Weź to. Dobra, odporność na trucizny, odporność na ogień. Weź odporność na ogień. Dobra. Grad strzał. Wirujący atak. Ciekawe. Weź sobie odporność przed energią. No i dobra. O, 12 poziom masz od razu. Ciekawe. Dobra, dajmy ci maksymalną zręczność. I to tyle. Jest twój build. Nie wiem, czy jest dobry, czy jest zły. Ale to jest nasz Mińsk. Dobra, muszę mu jeszcze znaleźć jakieś uzbrojenie. Chociaż jak rzucisz na siebie chorową skórę. To nic ci nie daje. Aż z jakiegoś powodu chorowa skóra ignoruje bonusy do pancerza ze zręczności. Nie podoba mi się to. Znalezienie chowańca Bu. Przychowaj swojego uroczego, czasami skłonnego do przemocy, ale przede wszystkim zawsze wiernego towarzysza Bu. Raz na krótki odpoczynek. Okej. O nie! Możemy użyć Bu w walce? Porąbało ich? To jest bez sensu. Bu. Co ty masz? Siedem do 13 obrażeń. Chyba całkiem niezły atak masz, co? Jaką masz szansę zaatakowania Mińska? 55%. To znaczy, że masz plus 8 premię do ataku. No cóż, ale jesteś tłuściutki, uroczy Bu. Dobra. To tyle. Muszę pogrzebać w ekwipunku i zobaczyć, co będę mógł dać Mińskowi do ubrania się. I cóż, a potem pójdziemy do siedziby gildii. Zrobimy porządek. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.